Lekarze, szczególnie młodzi lekarze, powinni zacząć pracować, uczyć się. Ja pamiętam ten swój czas, kiedy robiłem specjalizację. Pięknie wspominam ten czas, to piękny okres mojego życia. Bardzo dużo się uczyłem, bardzo dużo pracowałem. Ja zachęcam młodych lekarzy również do tego. Ale myślenie o pieniądzach nie jest najważniejsze w życiu i zapewniam kolegów lekarzy, młodych lekarzy, którzy rozpoczynają pracę, że pieniądze naprawdę nie są najważniejsze w życiu. Sam w tej chwili jako marszałek zarabiam zdecydowanie mniej, niż bym zarabiał jako dyrektor i ordynator szpitala. Także naprawdę warto pracować dla jakiejś idei, ale nie tylko myśleć o pieniądzach. Więc zachęcam młodych lekarzy do tego, żeby wrócili do pracy, wrócili do łóżek chorych, do pracy, pięknej, wspaniałej pracy, która daje niezwykłą satysfakcję. Także zachęcam wszystkich młodych lekarzy do odstąpienia od strajku. Mogę z nimi oczywiście rozmawiać, jeśli przyślą takie zaproszenie, nigdy nie odmawiam i mogę z nimi również rozmawiać. Pierwszy ich, no nie wierzę, bo przecież pierwszy postulat był właśnie mówiący o zarobkach lekarzy rezydentów. W tej chwili ten postulat również jest, natomiast głównie mówią o nakładach niemożliwych na służbę zdrowia, bo budżetu nie można zrujnować. A jedna z propozycji rezydentów, która mówiła podczas negocjacji o tym, żeby zabrać z wojska i przekazać na służbę zdrowia, no jest pomysłem irracjonalnym.